to jest Kamil. Kamil lubi jeść. Kamil chciałby zjeść kebaba, ale nie ma pieniędzy. Kamil ma dużo ładnych skinów. Kamil korzysta ze Skinkantora, żeby sprzedać swoje skiny. Teraz Kamil może zjeść swojego kebaba. Witam serdecznie, KSH dzisiaj, czyli nowa strona, na której możesz sobie odebrać aż 25% więcej do nagrody bonusowej. Jak? Bardzo prosta, stara jest na to metoda. Wystarczy, że zalogujesz się z linku zapisu, bądź klikniesz sobie tutaj plusik i wpiszesz tutaj, jest promokod, magiczny kodzik Croxy przez 2x. Jak sobie doładujesz, no to będziesz tutaj mógł sobie oczywiście ten bonus odebrać. A no, dzisiaj case hack. Dzisiaj case hack, no to oczywiście również do wygrania skin. Przypominam, co trzeba zrobić. No każde 15 łapy w górę pod filmem to dodatkowo 5 zł do wygrania. Jak chcesz wygrać, sub dzwonem, łapa w górę oczywiście pod filmem. Napisz komentarzyk jakiś, co w następnym odcinku mają zrobić, tak? No bo case hack, nowa strona. Możesz sobie do giveaway'a też dołączyć za darmo. Oczywiście udostępnij film, dołącz na Discorda, no i użyj kodu Croxy właśnie na CaseHagu. Również, co tutaj na CaseHagu jest? Jest tutaj level na koncie, możesz sobie zdobywać otwierając skrzynki. Ja po jednym filmie mam 38 level i za ten level możesz sobie odbierać oczywiście bardzo przyjemne nagrody, w zależności oczywiście jaki tutaj level sobie wbijesz. Jak możesz zobaczyć, bardzo tutaj dużo tych nagród za ten level jest, więc możesz sobie oczywiście odbierać. I dodatkowo jeszcze jest takie coś jak daily bonus. Daily bonus działa na tej zasadzie, że pobierasz sobie awatar, ustawiasz na Steamie, dopisujesz do niku case hack i możesz sobie codziennie taką skrzynkę z darmowymi środkami otworzyć. A my teraz idziemy sobie na skrzyneczki. Również tutaj batelki są. Będę chciał oczywiście te przetestować, bo nie zdążyłem na poprzednim odcinku przetestować batelek, więc stwórzmy sobie taką bitwę. Bardzo jest zależne od tego jest tak naprawdę, czy można tutaj boty wrzucać, bo jeżeli możemy wrzucać boty, to ok, wystartujemy, ale wątpię, żeby ktoś za 135 dolarów mógł sobie tutaj do tej skrzynki do nas dołączyć. No i teraz pytanie, możemy zagrać z botem? Ok, zajebiście, podoba mi się to. Mamy tutaj trochę tych botów do wyboru. Weźmiemy sobie oczywiście tego z najmniejszym procentem win ratio, czyli 24% zaledwie, tutaj bot alfa. Spróbujemy sobie z tym botem zagrać. No i zobaczmy, skrzynia za 100 ponad dolarów. Trochę mi odkleiło, bo chciałem przetestować to. I zobaczymy, czy tam się opłaci. Patrzcie to, ale tutaj solidny strzał. 850 dolarów, dziękuję bardzo serdecznie. Flip Knife, Gamma Doppler. Ej, takiego dropu to się z tej skrzyni nie spodziewałem. Tą skrzynkę otwieram na poprzednim filmie, na pierwszym filmie z CaseHaga i nie trafiłem tam w sumie nic takiego ciekawego. A tutaj od razu pierwsza bitwa, w ogóle pierwsza bitwa moja na tej stronie, nie? I mamy od razu skina za 755 dolarów i 850 łącznie. Sprzedamy sobie tą nawajem może póki co tylko, bo w naszym balansie tak 215, no teraz już 300 dolarów, więc flipa sobie zostawimy na jakieś może następne filmy, a teraz sobie przetestujemy skrzynki ze strony, na przykład taką skrzynkę Champion, 5 dolarów kosztuje jedna taka skrzynia, 5 na raz, no to łatwo policzyć, 25 dolarów, oczywiście na stronie jest Pro Weblifer, jakbyś chciał się przekonać, na pewno wszystko tutaj legitnie jest, no bo te strony zazwyczaj legitne mają coś takiego jak Pro Weblifer, czyli system uczciwości. Możesz sobie tutaj kliknąć i masz oczywiście tutaj tą zakładkę. Są dwie M-ki, 53 dolary. Ej, naprawdę bardzo sympatycznie tutaj ta skrzynia nam oddaje. O, i zobacz, tutaj masz unlockable bonus. Możesz sobie oczywiście tutaj kliknąć i masz tutaj. No ja na przykład mam teraz Poseidona i mogę sobie właśnie tutaj sobie czeknąć ten właśnie aktywny bonus. Open again, otwieramy tutaj ponownie tą skrzynkę Champion, no tutaj już będzie niestety chyba raczej minus 15 dolarów, no tak się niestety dzieje, to próbujemy jeszcze raz, bo dlaczego by nie? Dlaczego by nie i dlaczego by nie znowu wyjść na delikatny, ale no, delikatny, no ale minus, tak? Spróbujmy jeszcze raz tą skrzynię. Zobaczmy, jest dualita WP, no jest profit delikatny, okej, okay, nie będziemy się skupić na jednej skrzynce, tak? No bo jest to drugi odcinek tak naprawdę z CaseHaga, więc tą stronę i te skrzynki wszystkie trzeba potestować. No zobaczcie, najdroższa skrzynia za 500 dolarów i ją na pewno będę chciała sobie kiedyś otworzyć, ale no to w swoim czasie wszystko, tak, wszystko w swoim czasie. Skrzynia 20%, 18,50 kosztuje. Spróbujmy jedną na start otworzyć. No jak oglądasz stary, to wiesz, że skrzynki procentowe to są moje jedne z ulubionych skrzynek. No ale to takie, gdzie masz taki mały procent, nie? To 20% to tak już trochę dużo, no ale otwórzmy sobie, 92 dolary.
na tą skrzynkę. No i tak średnio tutaj. Spróbujmy jeszcze raz. Mam nadzieję, że to już poleci co najmniej jeden item, który tak naprawdę nam to zwróci. Jest ta WP Wildfire, na którą było 3,76%, no ale jest to i tak minus, tak więc. One more time. Próbujemy. Jest hiperbestia. No nie możemy wyczarować tego noża. Mamy 40 level już. Spróbujmy. Jeszcze jedno otwarcie. No jak tutaj nic nie poleci, to będzie Riperinio. No ale jest Deagle, jest ta WP, fajny zestaw. 150 prawie że dolarów. No to spróbujmy jeszcze raz z tą skrzynią. Kurczę, no 20%, a tak mi. Kurczę, no, średnio chcę tutaj oddać. Jeszcze na jedno otwarcie tej skrzynki mamy. Jest wulkan, jest wulkan, jest. No, o to chodziło właśnie. Tylko, no, tutaj jeszcze jakiś nożyk, jakby wleciał dla kroko, byłoby całkiem sympatycznie. Jest USP. No dobra, niech będzie. Nie jest to skin wysokich lotów. Znaczy, jest ładny ten skin, ale, no, niestety nie kosztuje. Tyle, ile bym chciał, żeby kosztował. Idziemy na My Account, no i musimy szybciej sprzedać tak naprawdę tego flipa, aniżeli bym chciał. A chcę naprawdę to jeszcze sobie skrzyneczką zakręcić. Jest skrzynia 1% lore. Ojejku. Już wiem, co będziemy robić, stary, w następnych filmach. No ale okej, może skrzynia Dice 50%. Oho, to są skrzynki, które lubię. 159%. Znaczy 159 dolarów i patrz i wszystko tutaj, nie mogę, 21 dolców, no tutaj szczęście póki co po naszej stronie, spróbujmy kolejne otwarcie, no to już gorzej, bo tu już tylko 3 itemy, 187 dolarów, ale było to chyba otwarcie na plus, no jest to jak najbardziej plus stary i to nie taki mały, spróbujmy kolejne, jest MK, jest Gielek, tu już niestety trochę minus, spróbujmy kolejne otwarcie. 50%, 50%, no tym razem delikatnie, dosłownie delikatnie tutaj na minus AWP, USP, znaczy AWP, MK, przepraszam, ma tutaj 0 z tej skrzynki, tym razem z tego otwarcia, no tu już będzie raczej profit, 206 dolarów, fantastycznie, próbujemy another one, kurczę, chciałem odpuścić tak szczerze już to otwarcie, no ale nie, no nie mogę z minusem wyjść z tej skrzynki. Jest wulkan. 320 dolarów. Bardzo ładny stan. Weźmy szybki tryb. 149. 3 itemy, a 149. No okej, no. Jest 237. Kolejne otwarcie. Dwa digle. 82. Kolejne. Znowu dwa digle. Okej. Tak trochę w dół idziemy niestety. No i już jeden digle. No nie wierzę. Próbujemy teraz może. Patrz, a pierwsze otwarcie tej skrzynki tak ładnie siadło. Dobra, jest profit, więc uciekamy. Zostało nam 709 dolców, więc jesteśmy tak leciutko na minus. Spróbujmy Kingdom skrzynkę. 42 dolary. No tutaj za 5 otwartych płacimy 214 dolców, więc giga odklejka tak zwana. No ale zobaczmy, skiny ładne. Są Shadow Legendary, na które było 1%. Jest to profit. Dzięki czemu 828 dolców. Dobra. Wracamy na dobre tory. Skinów nie ma wbrew pozorom aż tak dużo w jednej skrzyni, ale są to skiny ładne i przede wszystkim drogie, więc mam nadzieję, że te drogie skiny będą nam się wyczarować. Na przykład takiego bajoneta, Gamma Dopplera. No, jakbym go trafił, to bym chyba instant film kończył, stary, tak mi się wydaje. No, tutaj otwarcia niestety teraz na minus lecą. Weźmy szybki tryb. No, nie, 206, no chociaż tak, to jest profit, tak? Nie ma co narzekać. A tutaj co nam dało tyle? Że co, że ten Golden Koi tylko? Ej, okej, no spoko, no. 214 wydajemy, przypomnę. 180, okej, próbujemy dalej. Ja wierzę, że coś tu jeszcze trafi, jest 300. 100 dolarów niecałe na plus. I Shadow Dagger, dzień dobry. 130 na plus. Już niestety minus. Próbujemy kolejne. No kurczę, nie mogę coś tutaj. Nie mogę coś na tego bajoneta tutaj upolować go. No ale próbujemy, tak? 240. 100 profit. No tu ojejku, ojojoj. Już potężny niestety minus. 198. Kolejna próba. Kolejna. Nie odpuszczę, nie odpuszczę. 156. 114. Może jednak odpuszczę? 42. Próbujemy dalej. Ja wierzę. Jest, dobra. 367. Dobra, odpuszczę chyba jednak. Dobra. No co? No trzeba
tak naprawdę chyba spróbować tego, co dało nam najwięcej tak naprawdę zarobić, nie? Czyli Case Battle, no 423 dolary mamy. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić no taką bitwę no mocną. Znaczy może nie za wszystko, ale Tiger Knives, do tego Shadow Dodgers i dorzućmy do tego, mogę jakoś posortować te skrzynki? Chyba mogę, nie? Mogę, jak najbardziej właśnie o to chodzi. No i skrzynia Wymarzony Nóż, no to jest skrzynia, no, którą możemy sobie tutaj machnąć. 242 dolary, taka batla na sam koniec filmu. Weźmy tym razem, może tutaj bota delta, jak alfa opierdzieliliśmy, to może teraz delta, alfa, delta, wiesz o co chodzi. No i zobaczmy, czy ta bitwa zakończy się naszym tutaj zwycięstwem. Słuchaj, Tiger Knives na pierwszy ogień, czyli takie żółte skiny i mamy Shadow Dodgery, okej. Jest to profit, 42 dolary, kolejne otwarcie po kałachu, okej, spokojnie. I ostatnie otwarcie, żeby tylko tej przewagi teraz nie stracić. No i mamy to 528 dolców. Nie no, tylko jest battle naprawdę na tej stronie, są niesamowite. Ja już wiem, stary, co ja będę robił w następnych filmach. Mam już tyle pomysłów. Jak ty masz pomysł, to daj znać w komentarzu, co mamy robić na Case Hugu w następnych filmach. Wspomnę o konkursie, a ja się z wami żegnam i przypominam, że teraz w każdy oczywiście weekend będą dwa filmy, Double Daily, więc zapraszam cię serdecznie do tutaj wspólnej zabawy, bo na każdym filmie jest do wygrania fajny skin. A ja się z wami żegnam i widzimy się jutro albo jeszcze dzisiaj.